Witam, witam. Czas zagrać wojnę. Dosyć niewygodny przeciwnik, trudne drużyny, będzie trzeba się z nimi zmierzyć. Przeciwnikom zostało 28 ataków, nam 33, więc podliczając, prowadzimy o 6 ataków. Mają do zrobienia dobitkę za małe punkty, więc potencjalnie 7. Natomiast my musimy jak najszybciej wykręcić reset. Z tego co stoi tutaj, będę chciał zdjąć 3 drużyny. Resztę powinni zdjąć inni, a ja wejdę z pozostałymi atakami po resecie. No dobra, tu dosyć ryzykownie. Dwa czyszczenia statusu, dwie dezaktywacje, natomiast jedna jest czterogwiazdkowa. Mam nadzieję, że Skadi będzie w stanie wygrać tą walkę, ale zobaczymy. Coś mi się gra znowu dzisiaj wiesza. Mam nadzieję, że nie będzie mnie wyrzucało w trakcie. Dobra, tu mam cztery zielone. Fioletów mi się nie opłaca łączyć. Dobra, spróbuję zagrać to na niebieskich. Okej, okay, będę miał 7, czyli potrzebuję jeszcze jednego niebieskiego łączenia. Dobra, ale muszę zrobić to teraz tu. I teraz z kolei zagrać na czerwone. Ach, ale będą mnie tłukli na tym buffie. Dobra, czerwone odpalą mi Zimkitę. Jest szansa, że niebieskie podeszłyby na dole. Tylko czy na środku, czy tu? Przydałyby się żółte. Mogę zrobić czerwony diament i spróbuję. Okej, to mi da zaraz niebieskie. O Jezu, łączenie. Tylko że widzę, że Sonia nie przeżyje. Musiałbym mieć fart. Pytanie, kogo trafi Posejdon? Nie może trafić niebieskich. Ups. Dobra, ale mamy Evelyn. I uda się podleczyć. Wow, mamy albo prawie mieliśmy. Dobra, i Skadi, ciśniesz przynajmniej 8 kumulacji. Dzięki. Dobra, czerwone odpalą mi Zimkitę, ale nie potrzebuję wszystkich. Bo nie chcę, żeby Krampus od razu się odpalał. Szczególnie, że nie mamy już dezaktywacji. Ba, powiem więcej. Mamy wyłączone leczenie. Dobra, trzeba trochę zagrać na czas tutaj. Czerwonych mam za mało. Dobra, gramy jeszcze na czas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedem czerwonych, nadal za mało. Dobra. Gitara. Dzięki Skadi. No dobra, i tu może być zabawa znowu, ale zobaczymy. Pełno niebieskich. Okej, będzie dezaktywacja. W sensie pełno niebieskich. Chciałem powiedzieć zielonych, tych, które mi są potrzebne. Dobra. Zielone zrobię tu.
Znaczy zrobię, jak zrobię. Dobra, czy już chcę go dezaktywować? Właściwie nie mam nic gotowego. Więc może podejdą zielone. Nie. A może teraz? Okej. Dobra, teraz można go dezaktywować. I najlepiej byłoby go zdjąć. Podbita obrona cały czas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zielonych. Potencjalnie Liliana odpali mi się ponownie. Dobra, spróbujmy go zdjąć. Powinno pójść. Wprowadźmy jeden zielony. Zanim go zrobię, odpalę jeszcze żółty, żeby zablokować Kadilen. A tylko z której strony chcę to zrobić? Na razie z tej. Dobra, w teorii Kadilen. Tak, w teorii Kadilen mogę już blokować. I odpalić zielone, z tym, że czy mi się rozjadą żółte? Nie, nie rozjadą się. Dobra. I teraz chętnie bym złożył fiolety, ale bardziej potrzebuję się wyleczyć. Aj, najgorzej. Nie miało być tych kaskad, kogoś stracę. No i lekarza. Dobra, o tyle dobrze, że nie będzie uników. Ale nie mam jak jej teraz wykończyć. 3 na pusto albo 4 na Azlara. Dobra, może podejdzie żółty. O, okej. Ale aj, bez medyka już tego nie ugram. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tu będę miał żółte. A idźcie wy kaskady. O proszę, teraz zauważyłem dopiero, że Bera blokuje też pomocników, których... No weźcie, nie chcę kaskad. No to po walce. Zabity przez głupie kaskady. Niestety kaskad czasem się nie przewidzi. Było dobrze, a wyszło jak wyszło. No i co, niebieską bombę czy żółte łączenie na Azlara? Tak czy siak nic to już mi nie da. Nic a nic. Dobra, odpalmy tą bombę, no. Oczywiście po bombie nie ma żadnych kaskad, bo po co? No dobra, zobaczmy, co tym razem przyniesie mi los. Poprosimy 9 fioletowych.
Okej. I nawet je mamy. Tylko że znowu z głupimi kaskadami. Dobra, czyli trzeba zrobić tak. I tak, żeby nie zrobić kaskady. A tu. Dobra, czerwonych nie ma, zielonych za bardzo nie ma. Jest jedno zielone. Ale tu będę bazował na manie, którą będę dostawał od Ludwika. Boli mnie to, że żaden fiolet mi nie chce podejść. Ale to powinno być po dwóch bohaterach. To nie starczy na Mackobrodego, ale specę już tak. O proszę. Serio? 20% szans na jednego, ale on wskrzesza dwóch. Dobra, jeden fioletowy powinien go dobić. Dobra, dobijmy Mackobrodego. Elizabeth i tak dostanie manę, ale dobra, zrobię tak. I to jest koniec. No dobra, i znowu mocno ryzykownie, czerwoni w Morela, natomiast biorę też kontrę, leczenie w czasie, o dziwo, natomiast Freya też podbija obronę, więc de facto trzy kolory czyszczą status. Lecimy. No dobra, czerwone znowu nie dopasowały. Fiolety jakieś są. I mogę nawet złożyć dwa, może jeżeli tu podejdzie. Ok, podszedł. To mogę złożyć trzy. O Boże, znowu kaskada. Dobra, ale będzie Rigard Freya gotowy. Byle się jeszcze snajperzy nie odpali. Lili. Dobra, zróbmy tak. Patrzę od razu, czy czerwone mogę gdzieś złożyć. Nie, i niebieskich nie mam, zielonych nie mam. Dobra, do czerwonych jeszcze kawałek, więc zrobię tak, tak, tak.
Tak, do czerwonych. Dobra, i teraz Atomos musi mnie trafić, zanim wymuszę Morela, więc muszę to zrobić w ten sposób. Dobra, oddajemy ujemną precyzję. Tu sobie wykończymy i teraz puszczę żółte. Jeśli Morel nie zginie, to mam nadzieję, że zabije się na kontrze. Dobra. Teraz będzie można się uleczyć i zrobić pomocników. Albo tylko zrobić pomocników, a uleczyć się tu. No i powolutku, powolutku idziemy do końca tej walki. Dobra, złożę ten diament, chociaż on mi nie pasuje. Ale tu już nic złego mnie nie spotka w tej walce. I ten niebieski diament, jak leżał od początku walki, tak leży. Także nie jest to idealna drużyna. Nie mam tutaj nikogo z dezaktywacją. Mam 80 talentów w tej drużynie i nie ma nikogo ze złamanym limitem. Dodatkowo jest to dosyć pasywna drużyna. Natomiast chcę przetestować, zobaczyć jak będzie działała drużyna pasywna i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Także dajcie znać, co myślicie o takiej obronie. Powodzenia w turnieju. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No dobra. Zostały dwie walki. Zobaczmy tak. Tylko jedna dezaktywacja. Serio? Dobra, zobaczmy tak. Tylko jeden dezaktywator. Szczerze to przydałoby się w ogóle dwóch medyków tutaj też. Ale zobaczmy jak będzie. O, już odbitki idą. Musimy teraz po resecie zdjąć 15 przeciwników. Dobra, mam fiolet z żółtymi, podejdzie coś niebieskiego. Żółte mogę właściwie już odpalać. Ale czy ja chcę już żółte odpalać? Czy wolę odpalić niebieskie? Torn mnie trafi. Tak, ale inaczej rozjadą mi się niebieskie, więc wolę je teraz odpalić. On powinien zejść. Medyk będzie gotowy. Dobra, i teraz medyk może chwilę zaczekać. Odpalimy żółtych. I spróbujemy zdjąć Elenę. Żółtych w razie czego za chwilę będę miał. Ale ona pewnie się odrodzi, wredna. O, panie kochany. 153 życia. Dobra, mało mam niebieskich, ale jedziemy z medykiem. I teraz będzie można odpalić Hannę. Tylko teraz tak, kto będzie atakował w ciągu dwóch rund? Chyba i Liliana, i Hanka. Więc walnę sobie tu. Damy im trochę mniej leczenia. Dobra, i teraz trzeba jechać z żółtymi.
W sumie trzy klocki mi ich odpalają, więc zrobię tak, bo niestety i tak Vivica się odpali, chyba że zginie od kaskady. Teraz by mogła być jakaś pomocna. Nie, to nie. Dobra, tu. Hanka tu. Dobra, byle nie Walex. Podleczę się i wykończę ich żółtymi. Dobra, i został jeden atak. Dobra, i to może być walka na krawędzi. Nie biorę dezaktywacji. Mam nadzieję, że odpalę fiolety, zanim królik będzie gotowy. No i rodzina 2020 u niebieskich. Boże, kolejne odbitki. Nie mogę na to patrzeć. Ale dobra, mamy przewagę. A, pięknie. I co? Chyba nie pozostaje mi nic innego niż zrobić kaskadę. Tylko teraz, czy fiolety, czy niebieskie? Żadna mi nie pasuje, ale. No nie, żadna mi nie pasuje. Dobra, zrobię te fiolety. Okej, okay, teraz już mi pasuje. Bo będę mógł odpalić Leonidasa i za chwilę pójdą fiolety. Tak, chciałbym móc odpalić Leonidasa, ale fiolety pójdą. Tylko bez kaskad. Dobra, królik, odbij się. Dobra, czy niebieskimi dam radę zdjąć Heimdala? Nie wiem, ale trzeba spróbować, bo jak nie, to wiecie co? Zaraz wskrzesi króliczka. Ok, i teraz masz życia 102. Dwa niebieskie powinny cię zdjąć. Teoretycznie mógłbym nic nie robić i zginąłby od wiecie czego, od obrażeń w czasie. Czy jak zrobię żółtą bombę, to pójdzie jakaś kaskada? Wygląda na to, że nie, więc zróbmy to. I tak się oszukałem. No to zobaczymy, kogo wskrzesi. No tak. To trzeba znowu ładować fiolety. Jakby mogło być tak, żeby Tyr się nie odrodził? Jeśli się odrodzi jeszcze raz, to odpali speca. Dobra, zrobię na razie tak, żeby coś tu na pusto mieć i załadowane w PC. No i teraz znowu będzie się odradzał. Co za Francja. No dobra, niech zginie i go zabijemy jeszcze raz. Albo jeszcze 10 razy. Cholera wie, ile będzie trzeba.
Dobra, mam tam diament na górze, ale on jest mi zupełnie niepotrzebny. Te klocki starczą. Gitara. No dobra, to udało się 5-1. Wyrównane drugie miejsce. No dobra, czekamy na resztę ataków i... O, jest Monia, dobra. To powinniśmy to ugrać, bo bałem się, że nie zdąży wejść. Widzimy się za 20 minut przy wynikach. No dobra, jest po wojnie. Obie strony zrobiły wszystkie ataki. No i zgodnie z przewidywaniami, bardzo bliska wojna. 380 punktów mniej więcej. To jest ledwie 7 ataków tak naprawdę różnicy. Może 7,5. Także bardzo, bardzo blisko. Topka nasza. Niestety mi się nie udało na 6-0. 5-1 było przez... No, kaskadę. Dół trochę nasz, ale w sumie nie do końca. Mamy 4 osoby w dziesiątce od dołu, mamy 7 osób w dziesiątce od góry. Także no to pewnie trochę zdecydowało. Nie wszyscy zagrali jakoś rewelacyjnie. Ja też nie jestem zadowolony z tego jednego ataku, no ale co zrobić. Zobaczmy, co w nagrodach. Oczywiście przydałby się duży kamień, ale nawet kodu użyłem. I jest tylko mały, czyli słuchajcie, moje kody nie działają, a użyłem, że pięciogwiazdkowy kamień ma wpaść. Nie wpadł. No dobra, tyle jeśli chodzi o moją wojnę. Dajcie znać, jak wam poszło. Jeśli wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.